Cześć, z tej strony Kuba, wirtualnelotnictwo.pl. Dziś chcę Wam pokazać jeden samolot, więc będzie to materiał dosyć wyjątkowy, coś czego jeszcze na kanale nie było. A okazją ku temu jest promocja, która jest dostępna na stronie dewelopera Simwork Studio. Jest to studio odpowiedzialne m.in. za Kodiaka 100. No i obecnie trwa promocja na jeden z ich samolotów, a dokładnie jest to Zenit CH-701 STOL. Jest to samolot krótkiego startu i lądowania, idealny do różnego rodzaju bush tripów. Macie go właśnie na ekranie. No i jego regularna cena wynosi 24,99 euro, a obecnie kosztuje jedynie 2,49 euro. Co w przeliczeniu w PayPalu mi wyszło coś koło 12 zł obecnie. Płaciłem PayPalem i właśnie chcę Wam ten samolot zaprezentować. Przechodzimy więc do MFS-a i mamy właśnie ten samolocik, który kosztuje właśnie 2,49 euro. Sprawdziłem też w Marketplace jego cenę, bo jest on dostępny obecnie. No i w Marketplace w symulatorze kosztuje on 137,49 groszy. Czyli promocja jest naprawdę duża. I jest to samolot, tak jak widzicie, niewielki. Ale całkiem ładnie zrobiony. Widać, że ta blacha, z której jest zrobiony, jest pofałdowana. Nie jest równiutka. Widzimy tutaj napis Extreme Stall. Spore opony, idealne do tak zwanych bush tripów. I zrobimy sobie krótki locik tym samolotem. Zrobimy w zasadzie krąg lotniskowy. Obecnie jestem w Splicie. Chciałem wybrać inne lotnisko, ale kurde, wszędzie wieje. A z doświadczenia już wiem, że ten samolot jest bardzo podatny na silny wiatr przy starcie i lądowaniu. Po prostu przy silniejszym wietrze on zwyczajnie startuje z miejsca, ewentualnie bokiem. Więc wolałbym tego uniknąć. Szczególnie, że w pakiecie, jaki otrzymujemy od deweloperów, są trzy bardzo niewielkie lotniska w Stanach Zjednoczonych. Jest to trzy albo cztery, bo to w sumie nie sprawdzałem tego. Jest Lufker o kodzie ICAO 49 November i Spadaro kod 1 November 2. Jest Skyacres 44 November i Roxbury Runway 1 November Kilo 0. Także są chyba 4 lotniska. Do tego dochodzi jeden bush trip tym samolotem. No i kilka wersji samej maszyny. Jestem, z tego co kojarzę, maszyna na kołach. Ten samolocik, tak, Zenit CH-701. Na kołach, w wersji chyba na nartach i jeszcze na pływakach. Ja obecnie jestem w Splicie, lotnisko płatne, i zrobimy sobie mały krąg nadlotniskowy za chwilę, ale jeszcze przyjrzyjmy się tutaj, jak ten samolot jest wykonany. Według mnie bardzo ładnie. Widać nity, tak jak wspominałem, blacha jest pofałdowana, śmigło bez jakichś szczegółów, tutaj jakby na przodzie mamy widoczne nieżywe owady. To samo jest tutaj na krawędzi natarcia skrzydła. No, wygląda to bardzo ładnie. Kokpit jest równie ładny. Jest przeszklony. Tutaj mamy pilota. Z tego co ja wiem, to jak wygląda w środku jest zależne od ładunku. Poczekajcie, tylko ja sobie go... Widzę, że nie mogę przegiąć pałki z obciążeniem, bo on mi staje dęba. Dobra, zrobimy sobie tak.
zobaczmy, co tu się dzieje. Tak, i się zmieniło. Nie mamy już tutaj koło pilota, ale pojawiły się torby, że tak powiem, w bagażniku na pace. Na siedzeniach mamy logo samolotu, logo marki Zenit Aircraft. Zobaczymy sobie, czy za bardzo nie siadłem. Chyba nie. I sobie odpalimy ten samolot i się kawałek nim przelecimy. Dobra. Odpalamy najpierw master. Garminy są defaultowe. Najpierw sobie sprawdzę jeszcze tylko ciśnienie, żeby sobie od razu ustawić 10.09, aczkolwiek ja potrzebuję tutaj w amerykańskich imperialnych jednostkach 29.80, czyli to będzie gdzieś tutaj. Dobra, akceptujemy sobie nawigację. OK. Więc odpalamy światła nawigacyjne. Odpalamy. Jeszcze nie, aczkolwiek dobra. Tu sobie odpalimy zbiornik paliwa. Ustawimy na oba. Tak, jest na above. Fuel pump. Beaconów tutaj nie mamy. Bezpieczniki jak najbardziej działają, można je sobie wypiąć. Dobra, nie ma tutaj świateł beacon z tego co widzę, więc możemy go sobie odpalić. Od razu mi zaczął jechać do przodu. Muszę go przyhamować. Przyjrzyjmy się jeszcze zegarom. One są bardzo spoko wykonane z tego co widzę, chociaż chyba nie są w trójwymiarze. Przynajmniej ciężko jest zobaczyć, czy faktycznie widać wskazówkę. Nie, chyba widać trójwymiarową wskazówkę. Czy kokpit wygląda całkiem spoko. Oczywiście drzwi się otwierają. Jest też wersja z drzwiami i bez drzwi. Jedne i drugie drzwi można sobie otworzyć. No dobra, także przelecimy się kawałek i zobaczymy, czy warto ten samolot kupić. Obawiam się, że mam troszkę balans nie taki jak trzeba. Wezmę go sobie. Troszkę rozładuję mimo wszystko. 30% powiedzmy damy. OK. I kawałek się przelecimy. Światła teł taksi nie ma. Są jedynie stroby i światła lądowania. Akurat w Splicie są w miarę korzystne warunki do lotu, ponieważ nie wieje praktycznie. A miałem okazję nim wystartować miałem okazję nim w Szczecinie przy dosyć silnych porywach wiatru i niestety było ciężko. Dobra. Zapalimy sobie światła. Przyjrzyjmy się, jak tam te światła wyglądają. Tak, tutaj się zapaliło światło. Mamy światła na skrzydłach, czyli nawet beacony się jakieś zapaliły. Światła antykolizyjne. Stroby w zasadzie to są. Beaconów nie ma faktycznie. Stroby są, światła nawigacyjne są. Z tego co widzę, ja mam klapy rozłożone.
jako że jest to samolot krótkiego startu i lądowania, to będziemy potrzebowali bardzo niewielki odcinek pasa. Wyjadę sobie tą drogą i nawet wystartuję właśnie w tym kierunku. Wiatr jest niemalże nieistotny, więc obojętnie w którą stronę bym startował, nie powinno być źle. No dobra. I robimy sobie tak. Przyspieszamy. I możemy lecieć. Startuje błyskawicznie, jak widzicie. A ja tylko na połowę mocy mu dałem. Mega szybko odrywa się od ziemi. Damy mu troszkę gazu. Niech przyspieszy. Jakaś przecinka się pojawiła. Dobra. Powinniśmy schować klapy. Tak, schował klapy. Patrzę, czy slaty on ma. Jakby jeszcze on miał slaty wyciągnięte, ale chyba jednak nie. Bardzo szybko przyspiesza do zielonego pola, do żółtego pola, przepraszam, na prędkościomierzu. Trzeba go bardzo pilnować, żeby tego nie przekroczyć. I muszę przyznać, że lata się nim bardzo przyzwoicie. Także zrobimy sobie mały tutaj krąg nadlotniskowy, powiedzmy. Jestem obecnie nad trogirem. Nad wyspą Szolta, chyba to się nazywa, jak dobrze kojarzę, chociaż nie jestem pewien w tym momencie. Dobra. Wznieśliśmy się elegancko. No i po lewej stronie mamy lotnisko, z którego startowałem. Jak widzicie, dosyć mocno nim trzęsie wiatr. I spróbuję nim za chwilkę wylądować. Tam płynie sobie statek. Jest to statek dodany przez jeden z dodatków, dzięki któremu można sobie do symulatora wprowadzić morski ruch na żywo. Bardzo fajny, polecam. Aczkolwiek nie jest on już dostępny na Flight Sim TO i trzeba szukać bodajże linku do Discorda odpowiedniego. Strasznie szybko on przyspiesza do prędkości tutaj już będącej na żółtym polu, więc nie powinno się raczej tej prędkości przekraczać. Ja lecę w tym momencie 80 mil na godzinę. Tam mamy split. I zaraz zobaczymy, jak tym samolotem się ląduje.
zasadzie mogę pompę paliwową wyłączyć w tym momencie, bo jest nam chyba do niczego niepotrzebna. O, widzę, że tu coś jest klikalne jeszcze, ale to nie wiem, co to jest. Sobie tak zrobię. Nie wiem w sumie od czego jest ta wajcha. No dobra, i zaraz robimy nawrotkę i wracamy na lotnisko w Splicie. Się kończy właśnie pas. No jak na samolot taki typowy do wypraw w dzicz, tak zwanych, czyli bush tripów. No to jest to bardzo ciekawa propozycja. Jak ktoś lubi tego typu loty, to myślę, że to jest must have, szczególnie w tej cenie. Przypomnę, jest obecnie promocja o 90%. Pode mną już widzę lekko wiosenna sceneria wprowadzona przez dodatek Rex Aqua Season, bo widzę jakieś kwiaty się pojawiły już. Dobra, zwalniamy. Klapy. I spróbujemy nim wylądować. Widzę, że za szybko niestety troszkę mi zaczął lecieć. Dobra, zrobimy sobie klapy dwójki i zobaczymy, jak szybko on się zatrzyma. W ogóle on ma prędkość przeciągnięcia, uwaga, 18 mil na godzinę. O, troszkę mnie zniosło, bo widzę, że troszkę wieje. Dobra, jestem na to pasem. Patrzcie, lecę 40 mil na godzinę. I bez problemu wylądowałem. Tak jak mówiłem, ten Garmin, który jest umieszczony w kokpicie, to jest standardowy Garmin z MFS-a. Dobra, sobie przyhamujemy i zjedziemy tutaj taxiwayem. I jeszcze Wam pokażę, jakie wersje mamy w zestawie, że tak powiem, dostępne. Kogo sobie jeszcze wyłączę? Oczywiście w MFS-ie mamy wbudowaną checklistę do tego samolotu. Jest dokładna z tego, co widziałem. Nic więcej nie potrzeba. Stawimy się tutaj pod wieżą. Tu się ustawimy. Wiem, że tu nie jest miejsce w sumie na tego typu samolot, ale dzisiaj sobie zrobimy wyjątek. Dobra, zatrzymamy się.
fajnie czuć tutaj resorowane podwozie przednie. Nie wiem, czy zauważyliście, jak ten samolot się pochyla do przodu przy hamowaniu. To jest bardzo fajnie symulowane. Oczywiście tutaj mamy bezpieczniki, które jak widać działają. Transponder można wypiąć, można światła nawigacyjne, można stroby, radio i trymer. Licznik godzin wylatanych. Tutaj mamy radio. Trymer jest zrobiony w ten sposób, że mamy tutaj przyciski, a tu jest sygnalizacja wytrymowania. A ciekaw jestem, co tu jest jeszcze. A, to są klapy. Dobra. W takim razie to są klapy. To już wiemy, co to jest. No i tu nic więcej się nie klika. Dobra, wyłączymy go sobie. Wyłączyliśmy. Światła nawigacyjne, radio i master. Także tak się prezentuje. Jeszcze wyjdźmy do menu. I sprawdźmy, jakie wersje są tego samolotu w pakiecie dostępne. Dobra, robimy sobie tak. Mamy Zenit Aircraft Company, tak, CH-701 STOL. Mamy wersję na kołach, mamy wersję amfibia na pływakach i wersja na nartach, tak jak mówiłem. No i jeszcze każdy z tych samolotów ma kilka malowań. Są to też malowania historyczne, które to samoloty, tak o tych numerach rejestracyjnych, dokonały jakichś tam konkretne wyzwania, że tak powiem. Można o tym sobie poczytać w manualu, który jest dostępny na stronie SimWorks Studio za darmo. No i to by było na tyle. Przypominam, że ten samolot obecnie kosztuje jedynie 2,49 euro, czyli to trochę ponad 12 zł wychodzi, także polecam. Myślę, że jak na tę cenę to jest naprawdę bardzo dobra okazja, szczególnie jak ktoś lubi latać w dzicz, latać tak zwane bush tripy, tam gdzie nie ma lotnisk cywilizowanych, tylko jakieś krótkie, trawiaste pasy. Ta maszyna będzie dla takiego wykorzystania jak znalazł. A tymczasem dzięki za dzisiaj. Jeśli podoba Ci się taka forma polecajki czy recenzji samolotu, zachęcam do zostawienia komentarza, łapki czy też subskrypcji. Ja dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia, do następnego. Cześć.